Cześć, witajcie na kanale mojezdaniem.bez. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film DIY, pierwszy świąteczny film DIY w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i tak jak widzicie na załączonym obrazku oraz w tytule filmu, pokażę Wam, jak wykonać samodzielnie taki wieniec świąteczny. Jest on bardzo prosty w przygotowaniu. Od razu uprzedzam tylko, że jeśli chodzi o koszty, to wychodzi porównywalnie do wieńców gotowych, jeżeli musicie kupić wszystkie elementy do jego wykonania. Wyjdzie taniej, jeżeli jakieś elementy, na przykład szyszki, nazbieracie sami lub jeżeli macie coś w domu, na przykład wykorzystacie stare świąteczne ozdoby, można coś przerobić, można coś pociąć, można odciąć jakieś takie kuleczki sztucznych jagód, sztucznej dzikiej róży, można wykorzystać jakieś kokardy świąteczne z poprzednich lat. Jeżeli macie takie ozdoby drobne, które możecie poprzyklejać na taki wieniec, to na pewno wtedy uda Wam się zredukować jego cenę, a ozdobom świątecznym, które macie już w domu, nadacie nowe życie. Ja do wykonania tego wieńca kupiłam wszystkie elementy, no i niestety koszty zakupu elementów wyniosły około 80 zł. Ja we vlogu pokazywałam Wam paragon. Natomiast muszę powiedzieć, że tych ozdób, tych elementów zostało mi na tyle dużo, że jest ich więcej niż na wykonanie tylko jednego wieńca. Oczywiście podstawę, czyli wieniec, miałam tylko jeden, natomiast z pozostałych elementów mogę wykonać jeszcze inne stroiki i świeczniki, także ciężko jest wyliczyć koszt jednego takiego wieńca, ale mówię, myślę, że większa jest przyjemność z wykonywania go niż redukcja kosztów. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że tak jak mówię, możecie jakimś starym ozdobom świątecznym nadać nowe życie, a wtedy na pewno zredukujecie koszty. Na pewno niezbędnym elementem do wykonania takiego wieńca, oprócz akcesoriów, jest klej na gorąco, ale pistolety z klejem są teraz bardzo szeroko dostępne i w sklepach papierniczych, i w sklepach typu, nie wiem, Tiger, takie z rzeczami do DIY, i w sklepach budowlanych, i ostatnio widziałam nawet w markecie spożywczym na takim dziale z rzeczami do mieszkania, do remontu budowlanymi, też można takie pistolety z klejem dostać. Także kiedyś było trudniej o te pistolety, ja chyba mój kupowałam w Empiku dawno temu. Teraz bez problemu w co drugim sklepie dostaniecie, także gorąco polecam, a ja już nie przedłużam, tylko zabieramy się do dzieła. Do przygotowania wieńca świątecznego potrzebujecie przede wszystkim wieńca oraz różnego rodzaju małych ozdób i pistoletu z klejem. Najpierw rozkładam sobie gałązki wieńca, żeby były bardziej nastruszone, a potem zaczynam przymierzać różne dekoracje, na razie na sucho i bez kleju, żeby mniej więcej rozplanować sobie, jak chcę je ułożyć oraz sprawdzić, co do siebie pasuje. Tutaj widzicie, układam cynamon, którego ostatecznie nie użyłam. Teraz biorę sobie wstążkę i zaczynam od zamocowania zawieszki do wieńca, czyli czegoś, na czym można potem go powiesić, na drzwiach czy na oknie. Umieszczam sobie ją gdzieś pod choineczką, żeby nie było jej widać. Zawiązuję i przechodzę już do wybierania dekoracji. Następnie zdecydowałam się na użycie kokardek na druciku i wybrałam tylko jedną kokardkę, którą przypnę sobie tak jakby na szczycie całego wieńca, ale na początek też jeszcze jej nie przypinam, tylko dalej zastanawiam się, jak ułożyć ozdoby. Niestety u mnie ten proces myślenia trwa dość długo, ale ja uważam, że lepiej dłużej myśleć, a krócej działać. Tutaj jak widzicie, rozplątałam sobie szyszki i te owoce dzikiej róży, i one miały druciki i chciałam pierwotnie wbijać te druciki w podstawę wieńca, która jest strypianowa, natomiast nie trzymało się to najlepiej, więc ostatecznie pozbyłam się tych drucików całkiem i wszystko przykleiłam przy pomocy pistoletu z klejem. Jeśli chodzi o przyklejanie tego do wieńca, kleju musiało być więcej, żeby dobrze złapało do tej sztucznej choineczki. Uważajcie również, żeby się nie poparzyć przy używaniu tego kleju. Mnie udało się skleić jeden palec i lekkie poparzenia były.
przymiarki skończone i teraz przechodzę do działania. Już tutaj przyklejam szyszki, jak widzicie, już pozbawione drucików. Ale tak jak wspominałam wcześniej, kleju musi być naprawdę dosyć sporo. Tym bardziej, że faktura szyszek i faktura tej sztucznej choinki no, nie sprzyjają sklejaniu się. W momencie, kiedy szyszki ruszają się za bardzo, można je jeszcze skleić między sobą. Ja podobnie sklejam jajka wielkanocne na wieńcu wielkanocnym, że najpierw do podstawy wieńca, a potem jeszcze między sobą, żeby to się wszystko lepiej trzymało. Szyszki mam już przyklejone i teraz czas na dziką różę, oczywiście sztuczną, też pozbawiona drucika, po prostu go obcięłam i teraz czas na klejenie. Małe elementy, więc tym bardziej uważamy na palce. Rozłożyłam sobie to wszystko asymetrycznie, tak jak widzicie, na dole szyszki i teraz kępkami ta dzika róża. Można by je też próbować przyklejać w tych wiązkach, w których je kupiłam, ale ja chciałam owocki mieć pojedynczo. Po dzikiej róży czas na śnieżynki. Postanowiłam nimi trochę rozjaśnić ten wieniec, który z szyszkami i różą jest taki dosyć ciemny. Także coś jasnego dla rozświetlenia. Wieniec jest już prawie gotowy. Na koniec wybrałam jeszcze te laseczki cukrowe. One są dosyć ciężkie. I tutaj Wam pokazuję, że mają taki pasek z klejem, taką kulkę kleju. Ale ten klej firmowy okazał się za słaby. Nie da się tego złapać do wieńca. Może do kartki by się przykleiły, ale do wieńca nie. Więc tutaj też dołożyłam trochę kleju z pistoletu i bez problemu złapały się do choineczki. Natomiast były na tyle ciężkie, że po spionizowaniu wieńca gałązki, na których były przyklejone, zaczęły lecieć do przodu, więc musiałam jeszcze skleić je z tylnymi gałązkami, czyli tak jakby choinkę pomiędzy sobą jeszcze posklejać. Także też sprawdzajcie wagę ozdób, które przyklejacie, bo coś może okazać się zbyt ciężkie. Jeśli chodzi o ilość kleju, jaką zużyłam, to zużyłam dwa długie wkłady, tak mniej więcej. I wieniec gotowy. I to wszystko w tym filmie. Nasz wieniec adwentowy jest już gotowy, a w zasadzie to wieniec świąteczny, nie adwentowy, bo nie ma tu świeczek adwentowych, tylko wieniec świąteczny jest gotowy i teraz można go umieścić na honorowym miejscu. Możecie go powiesić na drzwiach, na oknie, na jakimś meblu. Ważne tylko, żeby przygotować jakiś uchwyt. Ja tutaj mam taką srebrną tasiemkę i u mnie ten wieniec na pewno zawiśnie na drzwiach i będzie to pierwsza dekoracja świąteczna w naszym domu. Co prawda nie powieszę go na drzwiach wyjściowych do mieszkania, ale w mieszkaniu na drzwiach od biura i będzie ładnie zdobił przedpokój, który jak wiecie jest całkiem spory. Jeżeli ktoś nie wie jak wygląda nasz przedpokój, to ja podlinkuję tutaj film z room touru po przedpokoju naszym, więc będzie ładnie witał gości, którzy przyjdą do nas na święta. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dawajcie kciuki w górę, będzie mi bardzo miło i to mnie zachęci do nagrywania kolejnych filmów z DIY. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, tu na dole jest taki guzik subskrybuj oraz dzwoneczek klikajcie, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Piszcie również w komentarzach, czy sami wykonujecie ozdoby świąteczne, czy zdecydujecie się na wykonanie takiego wieńca i jakie inne świąteczne filmy chcielibyście widzieć u mnie na kanale. A ja już dzisiaj się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa, pa!